Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na filmik z przecudownymi, przepięknymi, uroczymi bratkami. Ostatnio jak nagrywałam dla Was filmik ze stroikiem, do którego wykorzystałam bratki, powiem Wam, że chce mi się jeszcze bardziej wiosny. Uwielbiam bratki, dlatego że są to pierwsze kwiaty, które sadzę w ogródku i w doniczkach. I to jest mój taki obowiązkowy kwiatek, który musi być na Wielkanoc. Uwielbiam bratki na stole wielkanocnym. Uwielbiam je porozstawiane w różnych częściach domu, w donicach, w przeróżnych aranżacjach i kompozycjach. Na pewno Wam pokażę, jak aranżuję takie doniczki z bratkami. Zresztą jeden stroik już macie na kanale z bratkami. Jak robiłam z witek brzozowych osłonkę, to przy okazji tam brateczki też macie. No nie ukrywam, że bardzo lubię bratki i mam do Was od razu pytanie. Chciałabym, żebyście w komentarzu napisali, który kolor bratków lubicie najbardziej. Czy zawsze kupujecie takie same bratki w tych samych kolorach, czy jednak zmieniacie te kolory, kupujecie kolorowo? Jestem bardzo ciekawa, bo ja bardzo lubię bratki w niebieskawym takim odcieniu, takie jak tutaj, bardziej fiołkowe takie. Uwielbiam fiołki. Fiołki to jest mój kwiatuszek ukochany, najpiękniejszy zapach na świecie. To są fiołki, o tutaj na zdjęciu jest fiołek. I bratki są do nich bardzo podobne. Bardzo lubię bratki drobne. Wolę te drobne niż te duże bratki z tymi dużymi płatkami. W tamtym stroiku, co robiłam, też macie biały bratek. Będziemy patrzeć, jak rośnie ten stroiczek sobie. I wracając do bratków, jakie ja kupuję, oprócz niebieskich, lubię niebieskie i białe. No te uwielbiam, tak? To są moje takie kolory. Biały ogród, jakieś niebieskie delikatne dodatki albo delikatny róż. To też lubię. Tutaj taki róż jak mastokrotka przepięknie wygląda. Jestem ciekawa, jakie Wy macie kolory swoje. Czasami obiecuję sobie, tak jak robię na przykład na tarasie, mam donice poustawiane i zawsze mam białe kwiaty w donicach. Któregoś razu kupiłam sobie bordowe bratki do tych donic i to nie był mój kolor zupełnie. Lubię bordo, ale tak jak Wam kiedyś opowiadałam, na Boże Narodzenie, to wtedy bordo uwielbiam. Jeżeli chodzi o wiosnę, o lato, wolę jaśniejsze kolory, bo przy zieleni jednak lubię, jak one tak się odznaczają, dlatego lubię jasne, białe. Zobaczymy w Waszych komentarzach, które bratki będą przeważać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy też co roku może kupujecie inne kolory. Ja się starałam, nie wychodzi, zawsze białe, niebieskie, więc jestem ciekawa w tym roku, pewnie też postawię na to, co lubię. Bratki, kiedyś Wam też opowiadałam przy okazji innego filmiku, jak pokazywałam Wam te torty takie szwedzkie z kwiatami, no coś wspaniałego, coś przepięknego. I ja od dziecka zawsze na kanapki, miałam najpiękniejsze kanapki i bratkami też dekorowałam sobie kanapkę z serem białym. Bratki są jadalne, można je wykorzystać do sałatek. Jak zacznie się okres grillowania, to też nagram filmik ze stołem na grilla i co ja przygotowuję do jedzenia, żebyście zobaczyli. I mam ochotę też zrobić sałatę z różnymi kolorami bratków. To wygląda przepięknie, więc jeżeli ktoś nie jadł, nie próbował, to naprawdę taki dodatek do kanapek albo do sałatki zrobi furorę. Jeżeli zaprosicie gości, nawet sami, jeżeli sobie podacie takie kanapki i położycie kwiaty, zobaczycie, jakie to jest przyjemne, żeby zjeść taką kanapkę. One mają taką delikatną słodycz w sobie, więc naprawdę można spokojnie je dodawać. I tak jak lubię bratki i w ogrodzie, uwielbiam bratki w domu, w przeróżnych kombinacjach.
gdy dodamy do tego wiosenne, cebulowe te kwiaty, no to są chyba najpiękniejsze aranżacje, bo to są te wiosenne kwiaty, na które zawsze czekamy po zimie szarej, burej i ponurej. Dlatego one tyle nam przyjemności sprawiają, te brateczki. Więc tutaj macie na filmiku i w przeróżnych aranżacjach, w ogrodzie, w donicach, w wazonikach, jak widzicie, i wianki, i jedzenie, i ciastka. Więc bratki naprawdę są wszechstronne. One wytrzymują do minus 5 stopni Celsjusza, więc naprawdę, jeżeli mamy jeszcze te pierwsze przymrozki, to spokojnie bratki możemy sadzić, nic z nimi się nie dzieje, one nie marzną, więc jest super. Obejrzyjcie sobie filmik, poinspirujcie się, napiszcie mi koniecznie, jakie kolory bratków kupujecie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Czy macie swoje ulubione, czy eksperymentujecie i kupujecie różne bratki? Piszcie koniecznie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To bardzo pomaga mi rozwijać kanał i zachęcam Was bardzo, bardzo gorąco do subskrypcji, bo oprócz inspiracji i przeróżnych pomysłów sama robię też dekoracje i pokazuję Wam krok po kroku, jak daną rzecz zrobić. I żeby było pięknie i zawsze łatwo, bo nie jestem za dekoracjami, przy których naprawdę trzeba się namęczyć. Chodzi o to, żeby coś zrobić prosto i łatwo i żeby to było takie łatwe do powtórzenia. Więc zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Ja na dzisiaj Wam bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego filmiku. Pa, pa!